Oddaję głos. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło, że mogę dzisiaj opowiedzieć Państwu o moich doświadczeniach i przygodzie związanej z inżynierią tkankową. Bardzo dziękuję Fundacji, bardzo dziękuję Pani Profesor za zaproszenie. No i cóż, drodzy Państwo, jak to na każdym wykładzie, zaczynamy zawsze historią, prawda, żeby wprowadzić w zagadnienie. I inżynieria tkankowa to jest relatywnie bardzo młoda dziedzina i ona rzeczywiście dostarcza pewnych narzędzi, nowych narzędzi lekarzom, którzy w ramach tak zwanej medycyny regeneracyjnej pomagają pacjentom w regeneracji ubytków tkankowych. Drodzy Państwo, regeneracja tkanek i narządów jest zjawiskiem szczególnie pożądanym u organizmów, które długo żyją. Ponieważ uszkodzenie tkanki czy narządu wywołane wypadkiem, chorobą nowotworową, doprowadza do bardzo poważnych dysfunkcji, które zagrażają życiu pacjenta. Jest to jedno z podstawowych wyzwań, jakie stawia sobie przed sobą medycyna, aby właśnie zaradzić tego typu sytuacjom w przypadku zagrożenia życia. No i pierwsze próby związane z właśnie z podejściem do rekonstrukcji tkanek i narządów dotyczyły rzecz jasna mechanicznych protez. To taka bardzo odległa historia, proszę się nie przerażać, ja nie będę całej historii opowiadać, tylko takie wyjątki tutaj zastosuję. Drodzy Państwo, pierwszy przykład pochodzący z około 1500 roku przed naszą erą. Już starożytni Egipcjanie, dla których zrekonstruowanie ubytków tkanek, narządów w trakcie balsamowania zwłok było bardzo ważne z powodów, powiedzmy, religijnych, ponieważ oni wierzyli w życie pozagrobowe, więc ta rekonstrukcja w trakcie balsamowania była bardzo ważna. Już starali się właśnie protezować, czyli odtwarzać narządy. I tutaj Państwo widzicie bardzo misterny przykład oprotezowania zębów. Oni wykorzystywali zęby kozie do zrekonstruowania właśnie ubytków. I takie piękne tutaj korony właściwie i podrutowane te zęby możecie Państwo obserwować. I to z wykopalisk rzeczywiście o tym się dowiadujemy. Inny bardzo ciekawy przykład to jest proteza palca stopy pochodząca z około 600 roku przed naszą erą. Ten eksponat mieści się w Muzeum archeologicznym w Londynie i on wykonany jest z drewna i skóry. Proszę zobaczyć, jak precyzyjnie on jest umocowany i doczepiony do stopy. Ta precyzja zainspirowała protetyków do tego, aby spróbować odtworzyć tego typu protezę i rzeczywiście okazało się, że pacjenci, którym taką protezę przyczepiono, mogli swobodnie się poruszać. I to jak gdyby wzbudziło takie podejrzenie, że być może takie protezy stosowano już za życia u starożytnych Egipcjan, niekoniecznie wykorzystywano je tylko do rekonstrukcji w trakcie balsamowania zwłok. Drodzy Państwo, protezowanie to są rzeczywiście jakieś fragmenty tkanek, narządów, które doczepiane są w mniej lub bardziej trwały sposób do ciała. To nie jest permanentna integracja fragmentu odtwarzanego z tkankami. One zabezpieczają w sposób mechaniczny tak naprawdę ten ubytek, natomiast niekoniecznie funkcjonalny. Akurat w tych konkretnych przypadkach tak. Natomiast aby
zrekonstruowana tkanka w sposób aktywny, permanentny została zintegrowana z pacjentem, z ciałem pacjenta, muszą w niej występować komórki, te elementarne jednostki życia, które warunkują taką trwałą integrację i regenerację ubytku. Czyli potrzebna jest jednak żywa tkanka, w szczególności jeśli mówimy o tym, że chcemy, aby po tym przeszczepie odtwarzała ona funkcje. Nie tylko stanowiła mechaniczne i techniczne, jak gdyby mechaniczne odtworzenie tego ubytku, ale po prostu odtwarzała funkcję. Jako przykład przywołam tutaj przeszczep na przykład mięśnia serca. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli tkanka nie będzie spełniała swojej funkcji, czyli tam nie będzie żywych kardiomiocytów, które się cały czas kurczą, to tkanka nie będzie spełniała swojej funkcji. Funkcją tkanki jest aktywność skurczowa, prawda? Więc o tym pamiętajmy. Regeneracja tkanek to jest odtworzenie funkcji. Pierwsze wzmianki dotyczące przeszczepów żywych tkanek to są wzmianki, które pochodzą z około 230 roku już naszej ery i one związane są z postaciami świętego Kosmy i Damiana, którzy są uznani za patronów transplantologii i wśród licznych doniesień i przypowieści wiele jest takich, gdzie właśnie mówi się o tym, że oni wykonywali różnego typu przeszczepy i tutaj na tym obrazie Państwo możecie widzieć właśnie taki zabieg przeszczepiania kończyny dolnej przez tych dwóch transplantologów. Natomiast jeśli chodzi o już takie bardziej usystematyzowane i opisane próby przeszczepiania żywych tkanek, w szczególności tutaj będę mówić o skórze, bo tym się głównie zajmuję, to są opisy przeszczepu skóry pochodzące z 1597 roku. To jest rekonstrukcja nosa z wykorzystaniem skóry przeszczepianej z przedramienia. Opisał ten przeszczep żywej tkanki skórnej Gaspare Tagliacozzi, włoski chirurg, który pierwszy takiego przeszczepu dokonał i opisał. Natomiast doniesienia wskazują, że tego typu przeszczepy wykonywali Hindusi już kilkaset lat wcześniej, więc przy czym nie ma udokumentowanych danych na ten temat. Natomiast ten przeszczep skóry, który wykonał Gaspare Tagliacozzi, polegał na tym, że fragment skóry wycięto z przedramienia, z ramienia i nie wiem, czy dobrze Państwo widzicie, ale na tej rycinie widać, że ta skóra nie jest całkowicie odcięta z tego fragmentu skóry, natomiast jest przyszyta do nosa. I w takiej pozycji pacjent musiał wytrzymać, oczywiście ta ręka była na takim specyficznym temblaku unieruchomiona, około 2 tygodnie. Dlaczego taki zabieg wykonywano i w jakim celu właśnie w takiej pozycji pacjent musiał przebywać przez ponad 2 tygodnie. Otóż, tak jak powiedziałam, ta skóra nie jest całkowicie odcięta od tej powłoki tutaj. Po co? Po to, aby cały czas naczynia krwionośne, które odżywiają tą tkankę, miały kontakt ze skórą. Otóż ten fragment skóry jest odżywiany poprzez naczynia krwionośne, które tutaj w obrębie ramienia w skórze są. Dlatego 2 tygodnie, ponieważ przez te 2 tygodnie naczynia krwionośne w skórze nosa mogą efektywnie wrosnąć jak gdyby do tej skóry
którą rekonstruuje się nos. Po co ja to wszystko mówię? Drodzy Państwo, z przeszczepami jest tak, że jak o jakichkolwiek przeszczepach nie będziemy mówić, czy o tych klasycznych, o których za chwilę wspomnę, czy o tych przeszczepach wytworzonych w laboratorium tkanek czy narządów, najważniejsze jest to, że po tym przeszczepieniu czy umieszczeniu w ciele czy w tkankach pacjenta ten fragment musi, w którym są żywe komórki, musi być od razu odżywiany, muszą docierać do niego substancje odżywcze oraz tlen. Bez naczyń krwionośnych jest to niemożliwe. Stąd ten zabieg, który tutaj jest ilustrowany, temu właśnie służył, aby przeszczepiany fragment skóry miał szansę przeżycia, aby można było zrekonstruować ubytek nosa właśnie takim fragmentem skóry. Czyli przeszczep uszypułowany na szypule naczyniowej, ten fragment skóry tutaj był przeszczepiany. Jeśli chodzi o przeszczepy skóry, drodzy Państwo, to pierwszy przeszczep własnej skóry pacjenta został wykonany przez Karla Bungera w 1823 roku. Przeszczep autologiczny, czyli w obrębie jednego osobnika. Skóra pobierana z nieuszkodzonej powierzchni i przeszczepiana na ranę oparzeniową czy innego typu ranę, prawda? I tutaj tej szypuły nie ma. No to zadacie mi Państwo pytanie, dlaczego tak tam mówiłam, że to takie ważne, a tu nagle wycinamy fragment skóry z uda, przeszczepiamy na przedramię i, no i jak niby ta skóra ma się tutaj odżywiać, prawda? Otóż ten przeszczep skóry, drodzy Państwo, jest niezwykle cienki. To jest 2-3 mm grubości. To jest tak cienka tkanka, że po nałożeniu na ranę i zabezpieczeniu jej opatrunkiem w ciągu 24 godzin naczynia krwionośne z rany, z tej tkanki łącznej, która jest w ranie, będą wrastały do tej skóry i będą ją odżywiały. Im cieńszy jest taki przeszczep, tym większa jest szansa przeżycia po przeszczepie. Czyli widzimy, że krytyczna jest jak gdyby grubość tego przeszczepu, aby mógł on się efektywnie wgoić do rany. I ta technika leczenia ran, rozległych ran, w szczególności oparzeniowych, czyli autologiczny przeszczep skóry, jest wciąż złotym standardem w leczeniu oparzeń. To jest najlepsza metoda zamykania ran. No, pojawia się problem, kiedy rzeczywiście ten pacjent jest oparzony znacznie większa powierzchnia ciała jest oparzona i tych miejsc dawczych, czyli miejsc, skąd można by taki cienki przeszczep pobrać i przeszczepić na ranę, jest relatywnie niewiele. Jeszcze jedno wyjaśnienie. Drodzy Państwo, bo oczywiście możecie zadać pytanie, no dobrze, pobieramy skórę z nieuszkodzonego miejsca i przeszczepiamy na ranę, czyli innymi słowy tutaj znowu tworzymy ranę. To jaki to ma sens? Otóż te rany po pobraniu skóry są to rany, które bardzo szybko regenerują. Zaraz wytłumaczę, skąd się to bierze, dlaczego ta regeneracja jest taka szybka. Natomiast rzeczywiście w ciągu 5 dni taka rana całkowicie się goi i mało tego, można wielokrotnie z jednego miejsca pobierać skórę po to, żeby zamykać ubytki po rozległym oparzeniu. No, tak jak powiedziałam, można tą metodę stosować, stosuje się ją, jest to złoty standard, ale jeżeli pacjent jest oparzony w ponad 70%, naprawdę ponad 70-80%, nie ma skąd pobrać skóry i naprawdę pacjent jest zagrożony i trzeba stosować inne alternatywne metody. Drodzy Państwo, teraz krótka dygresja na temat w ogóle transplantologii i przeszczepów narządowych i później już skupię się na produktach inżynierii tkankowej i po to to mówię, aby uzasadnić Państwu, że ta nowa dziedzina, jaką jest inżynieria tkankowa, jest bardzo pożądana i stanowi niezwykle ważną alternatywę dla tych właśnie złotych standardów. Jeśli chodzi o przeszczepy narządowe, drodzy Państwo, no to one były możliwe, czy stały się możliwe wtedy, kiedy opracowano skuteczną anestezję, czyli znieczulanie pacjentów, prawda?
I proszę popatrzeć, 1846 rok to jest pierwsza publiczna demonstracja znieczulania pacjenta eterem. Oczywiście to otworzyło szereg nowych badań i podejść do anestezji, różne inne metody zostały opracowane, niemniej jednak dopiero właśnie w 1846 stało się możliwe to, że takie próby przeszczepów mogły mieć miejsce. Bardzo ważne nazwisko, Alexis Carrel, to chirurg, który opracował metodę zespalania naczyń krwionośnych. Otóż, drodzy Państwo, jak wyobrazimy sobie przeszczep jakiegokolwiek narządu, no to na czym on polega? Na tym, że pobiera się narząd od dawcy narządowego, wycina się go z ciała dawcy. Na czym to wycinanie polega? No, odpreparowuje się go z tkanek i przecina się naczynia, główne naczynia, które unaczyniają ten narząd, prawda? Teraz, żeby ten narząd po przeszczepie do biorcy przeżył, trzeba te naczynia, które unaczyniają narząd, zintegrować z naczyniami biorcy, u którego ten narząd ma podjąć funkcję, po to, aby krew mogła swobodnie ten narząd odżywiać. To nie jest taka trywialna sprawa, tak zespolić naczynia, aby rzeczywiście natychmiast krew mogła skutecznie odżywiać ten narząd, prawda? To jest specyficzny szef chirurgiczny i tą technikę właśnie opracował Alexis Carrel w 1912 roku. Dostał za to osiągnięcie nagrodę Nobla. I skoro to się już stało możliwe, no to podjęto pierwsze próby przeszczepiania narządu. Pierwszym narządem, nad którym podjęto te próby, to z którym podjęto te próby, była nerka. Najpierw pracowano na modelu zwierzęcym, przeszczepiano nerki u psów. Te pierwsze próby polegały na tym, że pobierano nerkę od zwierzęcia i przeszczepiano mu w inne anatomicznie miejsce w okolicy podobojczykowej, zespalając tętnicę z tętnicą podobojczykową, po prostu w ten sposób jak gdyby weryfikowano, czy ten szew jest skuteczny i czy nerka podejmie swoje funkcje. I rzeczywiście te pierwsze próby na modelu zwierzęcym okazały się bardzo, bardzo zadowalające, a zatem podjęto próby przeszczepu nerek u ludzi, którzy cierpieli na ostrą niewydolność nerek. Drodzy Państwo, i te pierwsze próby niestety kończyły się niepowodzeniem. Dlaczego? Dlatego, że obserwowano rzeczywiście, że nerka po wprowadzeniu do biorcy, po wszyciu jej, po zintegrowaniu naczyń, podejmowała funkcję, krew skutecznie przepływała przez naczynia unaczyniające narząd, niemniej po około dobie ten narząd obumierał. Początkowo nie wiadomo było, czy po prostu naukowcy i lekarze nie wiedzieli, dlaczego tak się dzieje. Wielokrotnie próbowano przeszczepiać. To trwało kilka lat, aż zdarzył się przypadek. Mianowicie przeszczepiono nerkę biorcy, dla którego dawcą był brat bliźniak. I nerka, drodzy Państwo, przeżyła po przeszczepie, funkcjonowała prawidłowo. Później wykonano takie przeszczepy w obrębie bliźniąt jednojajowych jeszcze wielokrotnie i to jednoznacznie potwierdziło, że przyczyna tych niepowodzeń pierwotnych tkwi w odpowiedzi układu immunologicznego. I to jak gdyby otworzyło z kolei erę badań nad immunosupresją, która jest konieczna, aby rzeczywiście narządy od niespokrewnionych czy od dawców narządowych mogły być skutecznie zastosowane.
Pierwsze próby immunosupresji to były, one były dość drastyczne, po prostu naświetlano szpik kostny i często sama ta technika immunosupresji, czy metoda immunosupresji zagrażała życiu pacjentów. Ale później wdrożono już farmakologiczne techniki, metody immunosupresyjne, które stosuje się do dziś. Być może Państwo słyszeli o cyklosporynie, która jest powszechnie stosowana w immunosupresji po przeszczepach narządowych. Szanowni Państwo, druga połowa XX wieku to jest renesans, jeśli chodzi o transplantologię. W 1967 roku po raz pierwszy przeszczepiono serce, rok później wątrobę. Obecnie przeszczepia się już wiele narządów jednocześnie, przeszczepia się kończyny, twarz. Na pewno Państwo słyszeliście o tych wielu spektakularnych zabiegach przeszczepów narządowych. Dzieje się to dlatego, że mamy skuteczną immunosupresję, dostępność tych technik chirurgicznych jest bardzo dobra i rzeczywiście z dużym powodzeniem przeszczepia się wiele tkanek i narządów. Czyli wydawałoby się, że transplantologia spełniła te oczekiwania zastępowania tkanek i narządów, które ulegają zniszczeniu na skutek ciężkich uszkodzeń, czyli jak gdyby transplantologia odpowiada na to oczekiwanie i pytanie, które zadałam na początku wykładu. Ale, drodzy Państwo, nie do końca. I tutaj posłużę się tylko dwoma danymi statystycznymi, to takimi dość starymi. Przepraszam, że ich nie zaktualizowałam, ale trend jest zachowany. Drodzy Państwo, proszę popatrzeć. W 2016 roku wykonano w Stanach Zjednoczonych około 30 kilku tysięcy przeszczepów, przy czym liczba oczekujących pacjentów na przeszczep to jest prawie 120 tysięcy osób. W Polsce proporcje są w sumie takie same, tylko liczby znacznie niższe, około 1500 przeszczepów wykonano, prawie 6 tysięcy osób oczekuje na przeszczep. Czyli mamy duże ograniczenie, dostępność narządów z tym ograniczeniem. Biorąc pod uwagę fakt, że ci pacjenci, którzy oczekują na przeszczep, to są pacjenci ze skrajną niewydolnością narządów, co to znaczy, taki pacjent przeżyje może kilka do 10 lat maksymalnie bez przeszczepienia narządu. Druga kwestia to jest immunosupresja, którą stosuje się u pacjentów po przeszczepach. To też nie jest lek obojętny dla zdrowia. To jest taka trochę broń obosieczna, ponieważ odnotowuje się liczne skutki uboczne immunosupresji, wśród których na pierwszym miejscu są przewlekłe infekcje, również choroby nowotworowe. Wydaje się to dość oczywiste, skoro osłabiamy odpowiedź układu odpornościowego, to choroby nowotworowe mogą się rozwijać częściej. No i te leki same w sobie też są toksyczne, nefrotoksyczne, uszkadzają wątrobę czy nerki. A zatem ta alternatywa, która się pojawiła, jest bardzo uzasadniona i jest pożądana, bo jak Państwo widzicie z tych statystyk, przeszczepami narządowymi nie uratujemy wszystkich, którzy po prostu na nie czekają. Zanim przejdziemy do inżynierii tkankowej, chcę Państwu zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Wiemy doskonale, że w dojrzałym organizmie rozwinięte są pewne mechanizmy, które jak gdyby aktywowane są zaraz po uszkodzeniu, czy też w trakcie trwającej choroby. Układ odpornościowy, o którym Państwo doskonale wiecie, ma za zadanie właśnie reagować na takie patologiczne stany i w przypadku takich nagłych uszkodzeń tkanek czy narządów natychmiast uruchamiana jest odpowiedź układu odpornościowego, który to
powoduje, że ubytek tkanki jest zastępowany tkanką bliznową, która oczywiście zabezpiecza fizycznie ten ubytek. W przypadku skóry zamyka powłokę, co jest no, bardzo ważnym elementem zabezpieczającym, ponieważ skóra sama w sobie jest powłoką zabezpieczającą nasz organizm, prawda? No niemniej jednak blizna, tkanka, która jest sztywna, twarda, pozbawiona żywych komórek, powoduje dysfunkcję tkanek i narządów. I tutaj odwołam się do tego, co mówiłam na początku. Funkcją mięśnia serca jest aktywność skurczowa. Jest możliwa dzięki obecności w tkance żywych kardiomiocytów, które tę aktywność mają. Jeśli dojdzie do uszkodzenia mięśnia serca, uruchamiane są procesy naprawcze, czyli to gojenie rany w sercu, doprowadzające do utworzenia blizny, no to jest sztywna tkanka, która się nie będzie kurczyć, czyli będzie dysfunkcja tego narządu, prawda? No i to jest niebezpieczne, dlatego że takie sztywne serce niekurczące się nie będzie spełniało swojej funkcji, pacjent nie przeżyje. I tak się dzieje po rozległych zawałach mięśnia serca, prawda? Drugie pojęcie, które tutaj jest przywołane, czyli mamy bliznę, prawda? Mamy bliznę. Drugie pojęcie, które jest tu przywołane, to jest regeneracja. Regeneracja w odróżnieniu od takiego gojenia ran, o której przed chwilą mówiłam, polega na tym, że uszkodzona tkanka nie jest zastępowana blizną. W trakcie regeneracji w miejscu uszkodzenia aktywowane są komórki, które tworzą tkankę, które ją budują i te komórki w wyniku podziałów komórkowych i swojej aktywności odbudowują tkankę, taką funkcjonalną tkankę. Czyli w przypadku mięśnia serca można by sobie wyobrazić, że nie tworzy się blizna, o której przed chwilą mówiłam, tylko tam nagle aktywnie zaczynają się dzielić komórki, powstają z nich kardiomiocyty, łączą się ze sobą i zaczynają synchronicznie kurczyć się i serce normalnie bije, prawda? Czyli to jest idealna sytuacja, zregenerowanie mięśnia serca przy udziale właśnie komórek. Aktywny udział tutaj muszą mieć żywe komórki, które odbudują funkcjonalną tkankę. Jak to jest w naszych tkankach? Czy tylko w trakcie tego gojenia tworzy się blizna? Dlaczego nie ma tej regeneracji, o której mówię? Pełna regeneracja uszkodzonych tkanek jest w życiu płodowym, ponieważ w takim organizmie, w życiu płodowym nierozwinięty jest jeszcze układ odpornościowy, który odpowiada za te wszystkie procesy doprowadzające do tworzenia blizny, natomiast bardzo dużo jest aktywnie dzielących się komórek, w tym komórek macierzystych, prawda? I tak naprawdę za regenerację tkanek i narządów odpowiadają komórki macierzyste i ich potomstwo, komórki progenitorowe, które aktywnie uczestniczą w odbudowie funkcjonalnych tkanek, a zatem komórki macierzyste. W dojrzałym organizmie są przecież komórki macierzyste. Państwo wiecie, bo wysłuchaliście ubiegłym razem wysłuchaliście wykładu pani profesor Ciemieryk-Litwinienko, która opowiadała o komórkach macierzystych. I ich rolą jest regeneracja. Przy czym, no, jeżeli dojdzie do uszkodzenia skóry, w której jest mnóstwo komórek macierzystych, to w tym miejscu, gdzie jej nie ma, bo jest uszkodzona, również uszkodzeniu ulegają te komórki, prawda? Więc one nie zregenerują skóry. Może ich tam trochę zostanie, prawda, po uszkodzeniu. No i wtedy układ odpornościowy pracuje i one też starają się odbudować uszkodzenie, prawda, ale jest ich za mało, więc te dwa procesy się jakoś balansują i efekt końcowy może być lepszy wtedy, kiedy komórek macierzystych tam będzie więcej. Natomiast jeżeli ich nie ma, no to powstanie ta sztywna blizna, która powoduje dysfunkcję. O tym też Państwu powiem i pokażę przykłady już na naszych pacjentach. Czyli
Krótko mówiąc, medycyna regeneracyjna, czy inżynieria tkankowa dostarcza takich narzędzi, takich produktów lekarzom, aby mogli oni pobudzić albo przyspieszyć, albo zregenerować tkankę, nie naprawić, tak, aby zabezpieczyć ją tylko, ten ubytek, ale tak dostarczyć takich substancji, takich substytutów tkanek, aby tkanka zregenerowała, czyli miała swoje pierwotne funkcje sprzed tego momentu, kiedy uległa uszkodzeniu. Inżynieria tkankowa rozwinęła się jak gdyby na styku kilku dziedzin, przede wszystkim biologii komórki, inżynierii materiałowej, medycyny, fizyki. To jest tak naprawdę mariaż kilku dziedzin naukowych. Po pierwsze, rzeczywiście biologia komórki, szczególnie biologia komórki macierzystej, metody hodowli komórkowych poza organizmem, bardzo intensywnie rozwijane pod koniec ubiegłego wieku, spowodowały, że zoptymalizowaliśmy metody izolacji i hodowli także ludzkich komórek, które później można wykorzystywać właśnie w inżynierii tkankowej. Jeśli chodzi o badania nad materiałami do odtwarzania tkanek, skąd się w ogóle wzięła ta idea? Otóż Państwo wiecie, że wiele materiałów syntetycznych czy naturalnych jest stosowanych w medycynie, w implantoprotetyce, w chirurgii. I naukowcom przyszło na myśl, że może właśnie z tych materiałów można też robić takie rusztowania dla tkanek i badać, czy komórki te rusztowania lubią, czy będą do nich adherowały, czy będą na nich proliferowały, czy będą odtwarzały tkankę. Więc takie pytania sobie materiałowcy zadawali, podjęli współpracę z biologami, no i pierwsze badania oddziaływania komórek z takimi substancjami, z takimi macierzami doprowadziły właśnie do pewnych wyników, które znalazły odzwierciedlenie w pierwszych prototypach tkanek. Oczywiście to wszystko działo się w odpowiedzi na zapotrzebowanie, które zgłaszali lekarze i jak gdyby dostarczali tej idei badania oddziaływań komórek z matryca. Za twórców inżynierii tkankowej uznaje się dwóch uczonych amerykańskich, Roberta Langera i Josepha Vacantiego, którzy na łamach Science w 1993 roku opublikowali definicję inżynierii tkankowej i tak jak Państwu przed chwilą powiedziałam, to jest dziedzina interdyscyplinarna, która stawia sobie za cel odtworzenie tkanek czy usprawnienie funkcji tkanek, które uległy uszkodzeniu. W inżynierii tkankowej obowiązuje, drodzy Państwo, zasada triady. Otóż, aby stworzyć tkankę poza organizmem, no to przede wszystkim trzeba wiedzieć, jak ona jest zbudowana, a taką wiedzę czerpiemy z badań embriologicznych, histologicznych i ona naprawdę, ta wiedza umożliwia nam tworzenie takiego projektu, jak tkankę zbudować, jakich używać czynników, które będą pobudzały właściwe funkcje komórek na takiej rekonstruowanej tkance. A zatem, aby zrekonstruować tkankę, musimy zastosować w tym celu komórki typowe dla danej tkanki. Tutaj widzicie Państwo na tym zdjęciu komórki naskórka ludzkiego, keratynocyty, komórki skóry właściwej, fibroblasty. Komórki w tkance umieszczone są na pewnym rusztowaniu. Rusztowaniem w tkance jest macierz zewnątrzkomórkowa, zwykle zbudowana z różnych białek, najbardziej wszędobylskim jest kolagen typu pierwszego, ale również proteoglikany są obecne w tym rusztowaniu. Jest to po prostu sieć, struktura
gąbczasta, w zależności od typu tkanki. I właśnie na takiej matrycy rosną sobie komórki i ten proces jest cały czas nadzorowany, regulowany obecnością czynników wzrostu, różnego typu cząsteczkami sygnałowymi, które powodują, że komórki zachowują się w tkance tak, jak powinny, czyli tkanka jest utrzymana w homeostazie. Czyli cząsteczki sygnałowe, które w macierzy są obecne, które produkowane są przez komórki, czyli na takiej zasadzie samostymulacji, czyli w sposób autokrynny komórki mogą się również stymulować, a także parakrynnym, czyli inny typ komórek produkuje inne cząsteczki sygnałowe. Te sygnały, które cały czas między komórkami krążą, mają na celu utrzymanie tkanki w homeostazie, czyli w równowadze. I my stosujemy tą wiedzę w trakcie hodowli komórek na rusztowaniu, podajemy różne substancje właśnie, czynniki wzrostu, które powodują, że komórki z jednej strony namnażają się na tej matrycy, na tym rusztowaniu, a z drugiej strony spełniają swoje właściwe funkcje. Komórki hoduje się w różnego typu naczyniach hodowlanych, w bioreaktorach. Nie będę w szczegóły tutaj wchodzić, ale w każdym razie musimy stworzyć warunki takie, aby substancje odżywcze docierały do wszystkich komórek w rekonstruowanej tkance, aby rzeczywiście te funkcje wszystkie zostały zachowane, utrwalone i dopiero w takiej postaci prototyp tkanki może być przeszczepiany do ciała pacjenta. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o inżynierię tkankową, to stosuje się kilka podejść. Ja tutaj mówiłam o tak zwanej triadzie, prawda? Czyli rekonstrukcji tkanki z wykorzystaniem rusztowania komórek i cząsteczek sygnałowych. Mała dygresja na temat komórek macierzystych, nie będę mówić więcej niż muszę, ponieważ jak rozumiem na ten temat pani profesor Ciemierych-Litwinienko szerzej opowiadała. W inżynierii tkankowej można zastosować różne typy komórek macierzystych, prawda? Oczywiście gdyby najbardziej pożądane są te autologiczne komórki, przy czym dostępność do tych komórek jest ograniczona, więc poszukuje się jakiegoś takiego uniwersalnego źródła komórek macierzystych. Z pewnością pani profesor mówiła o indukowanych pluripotencjalnych komórkach macierzystych, za które to wycie, których w 2012 Gurdon i Yamanaka dostali Nagrodę Nobla. Natomiast tak jak powiedziałam, autologiczne komórki w moim osobistym odczuciu rzeczywiście są najbezpieczniejsze i najbardziej efektywnie działają w regeneracji. Natomiast no, oczywiście, tak jak powiedziałam i powtórzę raz jeszcze, nie zawsze są one dostępne, stąd jest konieczność poszukiwania innego źródła komórek macierzystych i zresztą takie badania i próby kliniczne z wykorzystaniem innych komórek również są wykonywane. Ja będę mówić o autologicznych komórkach macierzystych izolowanych z dojrzałych tkanek, więc do tego się ograniczę. I jeszcze jedna dygresja odnośnie samej inżynierii tkankowej. Nie jest tak, drodzy Państwo, że jeśli mówimy o inżynierii tkankowej, to zawsze mamy mieć na myśli taki trójwymiarowy fragment tkanki czy narządu, o którym mówiłam przed chwilą. Czasami wystarczy zastosować jeden z elementów tej triady, albo komórki, albo samorusztowanie dla komórek. Czasami wystarczy dostarczyć tych substancji stymulujących regenerację, tych cząsteczek sygnałowych, aby pobudzić czy obudzić komórki macierzyste, które w tkankach gdzieś tam jeszcze drzemią, aby sprowokować te procesy regeneracyjne, czyli odbudowę funkcjonalnej tkanki. I właśnie takie podejście inżynierii tkankowej z wykorzystaniem jednego elementu, czyli właśnie komórek,
do regenerowania uszkodzeń my w naszym laboratorium stosujemy. Wykorzystujemy komórki skóry, komórki naskórka ludzkiego do zamykania rozległych ran. Drodzy Państwo, tu na tym zdjęciu widzicie, na tych zdjęciach widzicie obrazki z laboratorium. To jest laboratorium, w którym panują bardzo specyficzne warunki i również praca w tym laboratorium odbywa się w odpowiednim reżimie. Wszystko to po to, aby zachować tam maksymalną czystość, jałowość, aby produkt, który wytwarzamy, był jak najlepszej jakości, również po to, żeby personel był bezpieczny. O szczegółach nie będę mówić, natomiast to jest miejsce, w którym no, pracujemy tak jak w wytwórni leków, prawda? Więc jeszcze raz powtarzam, przede wszystkim czystość powietrza, jałowość powietrza jest tutaj bardzo, bardzo urządzenia, które stosujemy w laboratorium, w którym się hoduje komórki, to są komory laminarne, które dodatkowo zabezpieczają to jest miejsce szczególnie monitorowane, jeśli chodzi o czystość. To są inkubatory, w których hodowane są komórki, lodówki, mikroskopy, pod którymi obserwujemy nasze hodowle. Mamy również bank komórek, gdzie można komórki zamrażać i przechowywać dla naszych pacjentów. Krótko o skórze, o samej skórze, żeby przybliżyć Państwu istotę tych zabiegów, które robimy. Skóra jest największym narządem naszego organizmu i składa się z wielu warstw. Trzy zasadnicze to jest naskórek, wielowarstwowa tkanka nabłonkowa, skóra właściwa, czyli tak naprawdę tkanka łączna, która bogata jest w składniki macierzy zewnątrzkomórkowej, która decyduje o elastyczności, rozciągliwości i wytrzymałości powłoki. No i warstwa podskórna, bogata w tłuszcz, to jest taka warstwa izolująca skórę i amortyzująca również. Naskórek jest tkanką relatywnie łatwą do odtworzenia, bo ponad 95% komórek to są keratynocyty. I tutaj nie ma składników macierzy zewnątrzkomórkowej. Te komórki bardzo ściśle do siebie przylegają, stąd też ta funkcja, którą naskórek spełnia, funkcja ochronna, dzięki właśnie temu ścisłemu upakowaniu komórek jest możliwa. Na jedną rzecz pragnę zwrócić uwagę. Drodzy Państwo, w skórze są mieszki włosowe, gruczoły łojowe, naczynia krwionośne, zakończenia, mnóstwo struktur tutaj widzimy. Co ważne, mieszek włosowy jest otoczony komórkami naskórka. Proszę patrzeć, na tym schemacie na niebiesko zaznaczona jest pierwsza warstwa komórek naskórka, tak zwana warstwa rozrodcza. I ona otacza mieszek włosowy, bardzo głęboko tkwiący w skórze właściwej. I to ma swoje kapitalne znaczenie. Otóż dlatego, drodzy Państwo, że w tej pierwszej warstwie, warstwie rozrodczej naskórka, tutaj mieszek na tym schemacie nie jest zaznaczony, ale proszę mi zaufać, że on jest otoczony również tą pierwszą warstwą. To jest warstwa rozrodcza. Około od 1 do 5% komórek w tej warstwie to są komórki macierzyste naskórka, czyli te, które odpowiadają za odbudowę naskórka, permanentną odbudowę naskórka. Pozostałe 90 parę procent to są komórki progenitorowe, czyli te, które intensywnie się dzielą i tak naprawdę od tych komórek zależy szybka regeneracja skóry, prawda? Komórki macierzyste w warstwie rozrodczej dzielą się niesymetrycznie. Dzielą się bardzo rzadko, one są z natury uśpione, ale jak się już podzielą, to w wyniku podziału dają identyczną do siebie komórkę macierzystą oraz komórkę progenitorową, która wchodzi w cykl intensywnych podziałów i tak naprawdę, jak powiedziałam, progenitorowe komórki odpowiadają za odtworzenie populacji komórek naskórka. Teraz wracając na chwilę tutaj, pamiętamy, że te komórki macierzyste, które są głęboko, nawet jak dojdzie do uszkodzenia skóry na dużej głębokości, to wciąż te fragmenty mieszków zostają i tamte komórki
resztki tych komórek macierzystych wciąż jeszcze mogą uczestniczyć w zregenerowaniu czy w próbach regeneracji po uszkodzeniu, prawda? No chyba, że dojdzie do kontaktu skóry z bardzo wysoką temperaturą, to wtedy nawet jeśli nie dojdzie do uszkodzenia mechanicznego powłoki, to kontakt z wysoką temperaturą zabija komórki i wtedy naprawdę już nie ma tego źródła, które mogłoby regenerować tkankę po uszkodzeniu. Drodzy Państwo, tak wyglądają komórki naskórka ludzkiego w hodowli in vitro. Typowe komórki nabłonkowe, ściśle ze sobą się łączące. No i teraz troszkę na temat samej techniki, jak te komórki w naszym laboratorium się hoduje. Pobiera się bardzo mały wycinek skóry od pacjenta, on tak wygląda na szalce, na papierze milimetrowym widzimy, to jest taki mały skraweczek 0,5 cm². No i w warunkach laboratoryjnych enzymatycznie trawi się tą tkankę i w wyniku tych zabiegów uzyskuje się populację komórek naskórka, można również wyizolować melanocyty, no i komórki, które są w skórze właściwej, czyli fibroblasty. One są bardzo ważne, bo to tak naprawdę ta populacja komórek produkuje tą macierz, to rusztowanie dla naskórka. Ale na razie zajmijmy się komórkami naskórka i ich przygotowaniem do przeszczepienia. Tak wyglądają pod mikroskopem w trakcie hodowli, bardzo ładnie się dzielą, tutaj Państwo widzicie te figury mitotyczne, tak zwane figury mitotyczne, czyli komórka tuż po podziale. Komórki tworzą piękne kolonie, które z czasem w naczyniu hodowlanym zlewają się w monowarstwę i tworzą naskórek. My, tak jak powiedziałam, w ramach naszego laboratorium, naszej wytwórni produktów leczniczych posiadamy również bank, w którym przechowujemy komórki dla pacjentów. Oczywiście przygotowujemy je do przeszczepu, ale czasami zdarza się, że przeszczep nie jest możliwy, bo pacjent gorzej się czuje albo będzie potrzebne doszczepianie komórek. Przechowujemy również część tych komórek dla niego w oparach ciepłego azotu. Czyli drodzy Państwo, pobieramy od pacjenta komórki, izolujemy, hodujemy, namnażamy, czyli powielamy tą hodowlę, robimy pasaże komórek po to, aby tych komórek jak najwięcej dla pacjenta wyhodować, natomiast część tych komórek zabezpieczamy do późniejszego zastosowania, czyli mrozimy komórki w tym systemie, o którym przed chwilą mówiłam. Ale ostatecznie przygotowujemy produkt końcowy, który może być albo świeżym produktem z hodowli, albo produktem rozmrożonym. I teraz to się nazywa produkt leczniczy. Zaraz powiem, z czego to wynika, dlatego na tych slajdach tutaj piszę o przygotowaniu produktu końcowego, którym tak naprawdę są komórki. Bardzo ważna jest jakość tych komórek, czyli musimy cały czas w trakcie wytwarzania tych komórek kontrolować, czy one nie są zakażone, czy one mają właściwą morfologię, czy one są żywotne. My prowadzimy wiele badań, prowadzimy taką kontrolę w trakcie procesu wytwarzania po to, aby rzeczywiście ten produkt był jak najbezpieczniejszy dla pacjenta. Później te komórki po wyhodowaniu pakujemy do takich małych fiolek, tutaj Państwo widzicie, to są naczynia Eppendorfa, zawiesinę tych komórek. W warunkach laboratoryjnych pakujemy dodatkowo i zgrzewamy w takich workach foliowych, żeby to było czyste i bezpieczne, pakujemy do pojemników transportowych i zawozimy do szpitala. Co robimy w szpitalu? Te komórki wyciągamy z fiolki, mieszamy z klejem tkankowym, z fibrynogenem i taką zawiesiną komórek polewamy ranę. Polewamy ranę. I co się dzieje później? Jak przeszczepimy na ranę komórki, to one tak samo jak w naczyniu hodowlanym podejmują wzrost, czyli tworzą te kolonie komórek. Widzicie Państwo tutaj na ranie, to jest pożylakowe troficzne obrzodzenie podudzia. Widzicie Państwo, jak na ranie te komórki tworzą kolonie. One są już tu makroskopowo widoczne, prawda? Czyli wielowarstwowe są to naskórki. Ale z czasem całkowicie
przez analogię do tego, co obserwowaliśmy w hodowli in vitro, całkowicie zamykają ranę. Tak to działa. Tutaj Państwo kilka przykładów innych ran widzicie wyleczonych właśnie w ten sposób. Czyli dostarczamy tylko komórki. Z tej triady wyciągamy tylko komórki. Wylewamy je na ranę i inżynieria tkankowa dzieje się in vivo, czyli tak naprawdę te komórki dalej aktywnie działają i zamykają ranę. Tutaj przeszczep na ranę oparzeniową, prawda? Znowu widzimy klej fibrynowy. W warunkach sali operacyjnej mieszamy nasze komórki z klejem tkankowym i wylewamy na ranę. Widzicie Państwo, jak w ciągu 5 dni ten obszar poddany tutaj tej terapii się zmienia. Te białe tutaj fragmenty to już naskórek, który całkowicie po 10 dniach zamyka ranę. Inny przykład, ja tych pacjentów już kilkudziesięciu mamy w naszym dossier, nie będę ich pokazywać, bo niektóre obrazy są drastyczne. Pokażę tylko naszego pierwszego pacjenta sprzed 25 lat, któremu przeszczepiliśmy na brzuch 4 miliony jego komórek. Proszę zobaczyć efekt po 2 tygodniach. I największy nasz sukces sprzed 2 lat to jest pacjent, który był oparzony w ponad 95% powierzchni ciała. Tutaj widzimy pacjenta przed zabiegiem nekrektomii, czyli wycięcia martwych tkanek. Skórę pobraliśmy z tego obszaru, to jest żywa, zdrowa skóra i przeszczepiliśmy na 75% powierzchni jego ciała. Tutaj zaznaczone na różowo są miejsca, gdzie przeszczepione są komórki. I drodzy Państwo, w sumie temu pacjentowi podaliśmy 170 milionów jego własnych komórek wyhodowanych z 2 cm2 wycinka skóry. To jest już nasz pacjent w trakcie rehabilitacji po 2 miesiącach całkowicie wyleczony wrócił do domu. Drodzy Państwo, tą technikę można stosować jedynie wtedy, kiedy rany nie są zbyt głębokie, czyli dla przeszczepianych komórek na ich powierzchni jest jakieś rusztowanie. Rusztowanie zbudowane z tych białek, proteoglikanów, gdzie jest dużo naczyń krwionośnych. Znowu wracamy do tych naczyń, które są niezbędne, żeby przeszczep przeżył, prawda? Jeżeli rana jest bardzo głęboka, to samymi komórkami jej nie zamkniemy. Konieczne jest dostarczenie rusztowania i to rusztowania, którym będą naczynia krwionośne. I tutaj mamy przykład takiego rusztowania, który jest produktem inżynierii tkankowej. To jest tak zwana integra, taka gąbka zbudowana z kolagenu typu pierwszego z dodatkiem siarczanu chondroityny, którą można wprowadzić którą można pokryć głęboką ranę i pozostawić tą gąbkę tak długo, aż naczynia krwionośne wrosną do niej i ożywią tą strukturę. I to będzie moment, kiedy ten syntetyczny produkt się zintegruje z tkankami. Stąd też nazwa integra. Proszę zobaczyć, to jest integra wprowadzona do brzegu rany, prawda? Czyli czekamy na moment, kiedy naczynia krwionośne wrosną tutaj do tej matrycy, ożywią tą matrycę i wtedy możemy zastosować przeszczep komórek. Jeżeli tego nie osiągniemy, komórki nie przeżyją, prawda? Co zrobić, żeby usprawnić to wgajanie integry? To od lat tą matrycę się już stosuje. I zwykle po około 2-3 tygodniach już naczynia krwionośne do niej wrastają i ona ulega przebudowie, integracji i można wtedy stosować podejście drugi etap, czyli przeszczep skóry czy też przeszczep komórek. Drodzy Państwo, wielokrotnie zgłaszane są różnego typu powikłania. Często ta integra po prostu się nie chce integrować, naczynia nie chcą wrastać. Zatem my w naszych doświadczeniach wykorzystaliśmy drugi typ komórek, komórki macierzyste izolowane z tłuszczu od pacjenta. Pewno Państwo o nich słyszeliście, być może Pani Profesor Ciemierek też o nich mówiła. To są komórki, które bardzo często teraz
poddawane są badaniom i wykorzystywane są w próbach klinicznych, ponieważ one wydzielają mnóstwo korzystnych czynników, które pobudzają między innymi waskularyzację. I my w naszym podejściu zastosowaliśmy drugą populację komórek w leczeniu ran. Tutaj widzimy przykład takiej rany, która powstała po wycięciu głębokiej blizny. W to miejsce wprowadziliśmy właśnie tą integrę, tą gąbkę, ale nasączoną komórkami izolowanymi z tkanki tłuszczowej, mezenchymalnymi komórkami. Tutaj widzicie Państwo to miejsce, gdzie ten przeszczep został umieszczony. A tutaj integra bez komórek. Proszę zaobserwować, jakie są różnice przede wszystkim w kolorystyce tego miejsca, ale co ważne, to miejsce okazało się znacznie bardziej elastyczne, rozciągliwe. Chirurdzy oceniają pierwszego naszego pacjenta i ten przypadek jako bardzo obiecujący. W każdym razie wprowadzamy już z tego rodzaju modyfikacje metod właśnie w oparciu o i również inne typy komórek. Drodzy Państwo, nie chcę Was zanudzać przepisami, które obowiązują laboratoria, w których wytwarzane są komórki stosowane u pacjentów. Chcę powiedzieć tylko tyle, ponieważ bardzo dynamicznie rozwijają się te nowe techniki i technologie produktów komórkowych i mnóstwo różnych badań i prób klinicznych na świecie się wykonuje. W pewnym momencie troszeczkę to się wymknęło spod kontroli i uznano, że należy jakoś usankcjonować stosowanie tych technik, stosowanie żywych komórek. W związku z tym w 2007 roku Unia Europejska, Parlament Europejski i Rada ogłosiły rozporządzenie w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanych. Po prostu podano po raz pierwszy definicję tych produktów leczniczych terapii zaawansowanej i uznano, że komórki, które się poddaje manipulacjom poza organizmem, które są istotne, a hodowla komórkowa, izolacja komórek, hodowla, modyfikacje komórek, to są bardzo istotne manipulacje na komórkach. I jeżeli takie produkty, takie komórki chcemy stosować u pacjentów, to miejmy świadomość, że to już jest produkt leczniczy, to już jest nowej generacji lek, który musi być nadzorowany, którego wytwarzanie musi być kontrolowane i nadzorowane. Produkty lecznicze terapii zaawansowanej, czyli komórki, które wytwarzane są w warunkach, hodowane są w warunkach in vitro, produkty w oparciu, które tworzy się w oparciu o komórki, które podlegają tym właśnie modyfikacjom istotnym, to są produkty lecznicze. Mamy kilka typów, rodzajów tych produktów leczniczych, o tym mówić nie będę, w każdym razie w związku z tym my w naszej pracy musimy stosować zasady dobrej praktyki wytwarzania, która narzucona jest nam przez prawo farmaceutyczne, ponieważ wytwarzamy leki. Stąd kontrolowani jesteśmy przez głównego inspektora farmaceutycznego, przez ministra zdrowia. Podlegamy nadzorowi tych dwóch instytucji i tylko za zgodą tychże możemy te produkty wytwarzać i stosując oczywiście wszystkie zasady dobrej praktyki wytwarzania, dbając o wysoką jakość tych produktów. Tutaj Państwo widzicie takie dokumenty, które takie laboratorium musi posiadać, żeby rzeczywiście stosować produkty lecznicze terapii zaawansowanej. Można je stosować w ramach tak zwanego eksperymentu leczniczego. Co to jest eksperyment leczniczy? Otóż, drodzy Państwo, jeżeli uznamy, że w danym przypadku, na przykład weźmy takiego ciężko oparzonego pacjenta, i jego stan jest tak ciężki, że tak naprawdę zagraża jego życiu. I wtedy ten produkt leczniczy, o którym mówię tutaj teraz dość długo, może być u niego zastosowany, bo wszystkie inne konwencjonalne, dostępne metody są nieskuteczne. Nawet jeśli ten produkt nie jest zarejestrowany jako lek, bo nie jest, prawda? Aby zarejestrować
produkt leczniczy terapii zaawansowanej, należy przeprowadzić badania kliniczne, prawda? I teraz, żeby przeprowadzić badanie kliniczne z takim produktem, wtedy on się nazywa badany produkt leczniczy terapii zaawansowanej, trzeba dostać zgodę, zezwolenie głównego inspektora farmaceutycznego, ale trzeba również zarejestrować takie badanie w Urzędzie Rejestracji Badań i wiele innych zgód należy uzyskać i wtedy trzeba taki tych eksperymentów trzeba przeprowadzić na pacjentach całe mnóstwo. Trzeba mieć badanie kontrolne, żeby wykazać z jednej strony bezpieczeństwo, ale i skuteczność tej metody, prawda? I wtedy, jeśli się to wszystko wykaże w toku badań klinicznych, które czasami trwają wiele lat, można się postarać o zarejestrowanie takiego produktu leczniczego. Czyli wtedy możemy mówić, że ten produkt leczniczy jest wdrożony. No i tu na koniec, drodzy Państwo, chcę powiedzieć jedną rzecz. To, co my robimy w naszym laboratorium, to jest tak naprawdę opracowywanie strategii tworzenia takich produktów. Oczywiście my stosujemy te terapie u pacjentów, ale właśnie w ramach takich wyjątków szpitalnych. Nasz produkt nie jest zarejestrowany jako lek. My wiemy, że to działa. Od wielu lat na świecie już takie eksperymenty lecznicze są prowadzone i one są skuteczne. Natomiast stosowane są one właśnie w sytuacjach zagrożenia życia. Ciężkie oparzenia to jest zagrożenie życia. I wtedy możemy stosować ten lek bez konieczności jego wdrażania, bez konieczności badań klinicznych. Po prostu ratujemy życie człowiekowi. Natomiast wiele innych leków z tej kategorii, zanim zostaną wykorzystane w terapiach, muszą przejść badania kliniczne. No i dotykamy teraz bardzo delikatnego problemu, mianowicie problemu finansowego. Tego typu badania są bardzo drogie, są czasochłonne, ale bardzo drogie. W związku z tym no, czasami okazuje się nie do udźwignięcia przez system, nawet bez wsparcia prywatnego sektora to już w ogóle często są niemożliwe. A zatem to jest ten czynnik hamujący rozwój tej dziedziny i niestety budzi zapał naukowców, którzy na etapie badań przedklinicznych wykazują skuteczność danych produktów. Wyniki są bardzo obiecujące, wręcz przełomowe, a no, w momencie, kiedy rozpoczyna się ta ścieżka badań klinicznych, rzeczywiście napotyka na wiele przeszkód właśnie natury takiej ekonomicznej. Drodzy Państwo, wdrożenie produktu, jak powiedziałam, jest bardzo kosztochłonne, czyli wymaga przeprowadzenia badań klinicznych i kilkanaście tysięcy badań klinicznych mogę już chyba zaryzykować na świecie z wykorzystaniem produktów leczniczych terapii zaawansowanej jest i było prowadzonych. Na przestrzeni 10 lat w Europie, myślę, że to było około 5 lat temu, takie statystyki mówiły, że na 1500 badań klinicznych przeprowadzonych z wykorzystaniem produktów leczniczych terapii zaawansowanej zarejestrowano tak naprawdę, po ich przeprowadzeniu zarejestrowano 5 produktów leczniczych terapii zaawansowanej. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o ceny tych produktów i to są te cienie, o których w tytule mówiłam. Proszę popatrzeć. Fragment naskórka wyhodowanego, taki płatek naskórka o średnicy 8 cm, to jest $800, tak? Gdzie to jest około 50 cm kwadratowych, taki płatek naskórka. 1% powierzchni ciała to jest około 200 cm kwadratowych. Możecie sobie Państwo łatwo przeliczyć, jakie są koszty wytworzenia takiego produktu. Ja tutaj podaję tylko ceny produktów naskórkowych, prawda? Natomiast jeśli chodzi o terapię genową,
terapię somatyczną, znacznie droższe są te produkty terapii zaawansowanej. I to jest ten problem, którego dotykamy. Natomiast cóż, no, skoro już takie produkty są wytwarzane i pokazujemy skuteczność ich działania, jest ta alternatywa dla tych ciężko chorych pacjentów, którzy czekają na przeszczepy i nie mogą się na nie doczekać, albo ulegają ciężkim wypadkom i można im uratować życie, no to ten rachunek ekonomiczny, o którym mówię, musi brać pod uwagę tą alternatywę, która dzięki no, wspaniałemu rozwojowi inżynierii tkankowej, medycyny jest w zasięgu ręki, prawda? I tego nie możemy nie zauważać, prawda? Na koniec chcę powiedzieć, że inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna to jest taka trochę terapia szyta na miarę, bardzo ekskluzywna, ale dlatego droga, ale skoro już wiemy, że może być skuteczna i może uratować człowieka, ona nie może być po prostu niewzięta pod uwagę. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, z całą przyjemnością, jeśli tylko będę potrafiła, to... Dziękujemy za wykład i zapraszamy do zadawania pytań, do question and answer w tym panelu. Pytania można też na czacie zadawać, jeśli komuś jest wygodniej. Nie ma różnicy, my będziemy widzieć. Będziemy czytać. Bardzo. Wykład był naprawdę bardzo ciekawy. Fascynujący. Dużą ciekawością. Takie było bezpośrednie pokazanie, jak z laboratorium, spod laminaru albo z komory hodowlanej można przejść do łóżka pacjenta i uratować życie. I to takie bardzo krzepiące. Oczywiście na końcu była łyżka dziegciu, która mówiła, że nie jest to takie proste, ale faktycznie jest to niesamowite i postęp, który został zrobiony przez te kilkanaście lat, kiedy byłam ostatnio, no to jest fantastyczny. A czy główny szpital, w którym współpracuje pani, Siemianowice, czy... Nie, to jest w Krakowie Centrum Leczenia Oparzeń. Mamy krakowskie Centrum Leczenia Oparzeń, w którym zresztą od lat współpracuję, bo również Centrum Oparzeń w Dziecięcym Szpitalu w Krakowie. Teraz jest jedno wielkie centrum, gdzie leczy się i ciężko oparzonych dorosłych i dzieci, ale pracujemy również z innymi ośrodkami. Podpisano mamy umowę z Centrum Leczenia Oparzeń w Ostrowie Wielkopolskim. Tam wozimy komórki. Do Szczecina również latają komórki samolotami i są przeszczepiane. Także generalnie jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi ośrodkami oparzeniowymi. Ja nawet gdzieś tam z tyłu głowy marzy mi się takie niekomercyjne badanie wieloośrodkowe, gdzie będziemy ten produkt dostarczać do tych ośrodków leczenia ciężkich oparzeń, żeby bardziej usystematyzować wyniki tych naszych prób klinicznych i żeby rzeczywiście przedstawić również pod względem ekonomicznym, że jest to alternatywa w przypadku tych bardzo ciężko, skrajnie ciężko oparzonych pacjentów, bo jak Państwu pokazałam, nawet tacy z 90% oparzeniem świetnie tymi komórkami się goją i to naprawdę jest tak, że uczestniczymy w ratowaniu życia, bo ci pacjenci przeszczepów klasycznych po prostu nie mieli, tylko samymi komórkami oklejaliśmy, to było Olewaliście Państwo, prawda? Tak, wieloetapowy zabieg. To ja 4 razy żeśmy jeździli do tego pacjenta i to kilka osób, nawet kilkanaście można powiedzieć, w każdym zabiegu uczestniczyło, żeby to sprawnie zrobić. I potem to widać, po prostu widać, że ten naskórek rośnie na nich i to jest wspaniałe i uczucie kapitalne, że można rzeczywiście tą pracą w ten sposób również wesprzeć bezpośrednio już człowieka, prawda? Także to na pewno motywuje i daje wielką radość. Mamy już pytania. Pierwsze, w jaki sposób przebiega namnażanie tych komórek?
Ja rzeczywiście bardzo szybko starałam się wiele rzeczy powiedzieć, może nawet za dużo i dlatego myślę, tego najważniejszego nie powiedziałam. Rzeczywiście od pacjenta bierzemy bardzo mały wycinek, to jest 0,5 cm². Oczywiście jak możemy dostać więcej, to też weźmiemy, wtedy odpowiednio więcej tych komórek uzyskamy. I ten maleńki fragment moczymy w enzymach. I na skutek trawienia enzymatycznego z tego fragmentu skóry wysypują się komórki, pojedyncze komórki naskórka, które później umieszcza się w naczyniu hodowlanym, zalewa się pożywką i one podejmują podziały komórkowe, tworzą te kolonie, które tam pokazywałam na zdjęciu. Mnożą się i w pewnym momencie całe dno naczynia jest zarośnięte komórkami, wtedy należy wlać tam enzym, oderwać je od dna i rozcieńczyć tą hodowlę, czyli spasażować komórki do nowych butelek, żeby dać im możliwość wzrostu na nowych powierzchniach. Więc one utrzymywane są w hodowli do drugiego pasażu i później po tym drugim rozcieńczaniu pulowane są, czyli odrywane są od dna naczynia enzymatycznie. W wirówce się odwirowuje te komórki po to, aby uzyskać osad komórek, pelet komórek i tak od wirowanymi komórkami zawieszonymi w kleju fibrynowym jedziemy do pacjenta i wylewamy tą zawiesinę komórek na ranę. Tak to pokrótce wygląda. A hodowane są w tym inkubatorze, który tam Państwu na zdjęciu pokazywała. W 37 stopni, wysoka wilgotność, dwutlenek węgla. Takie warunki, które optymalne dla wzrostu, dla podziału komórek. Drugie pytanie, czy możliwe jest to, żeby w przyszłości cena takich przeszczepów była niższa? Tak, tak. Im więcej tego będziemy robić, tym cena w sposób naturalny, jak w każdej wytwórni, im więcej czegoś się produkuje, tym cena maleje. Im więcej używamy pożywek, które kupujemy, one są bardzo drogie, tym więcej może firma produkująca pożywki tego produkować i z ceną również pewno zejdzie, prawda? Także to wszystko, tak naprawdę to jest błędne koło. Mało tego robimy, więc to jest drogie, ekskluzywne. Im więcej tego będziemy robić, będzie tańsze, prawda? Bo technologia się będzie rozwijać właśnie w tym kierunku, żeby było to prostsze i tańsze. I kolejne pytanie. Nie do końca zrozumiałam, czy przy namnażaniu keratynotydu do przeszczepu chodzi o same keratynocyty, czy też komórki macierzyste? Naskórek jest zbudowany z keratynocytów i pośród nich są również komórki macierzyste keratynocytów, czyli takie niedojrzałe keratynocyty. I to są też keratynocyty, prawda? Tylko niedojrzałe. My te komórki w trakcie izolacji komórek z naskórka pozyskujemy zarówno komórki macierzyste, jak i te niemacierzyste, czyli te, które już dzielą się i starzeją się, prawda? Najważniejsze jest, abyśmy do hodowli pozyskali te macierzyste. Wtedy nam tych komórek będzie bardzo dużo i szybko przybywać, prawda? Jeżeli nie będzie tam tych komórek, to komórki nam się zestarzeją również w naczyniu hodowlanym. Czyli najważniejsze jest to, żeby pozyskać te komórki, które się dzielą, czyli w tym komórki macierzyste, prawda? To one stanowią tę kwintesencję regeneracji. Waliny tego. I teraz Bartosz Mierzejewski. Jak dużo tych komórek można uzyskać z takiego fragmentu tkanki? Jak długo trwa taka hodowla? Ile pasaży można przeprowadzić? Tak, dobre pytanie. Pasaży zwykle my przeprowadzamy maksymalnie do trzeciego pasażu, utrzymujemy komórki, dlatego że one po pierwsze w sposób naturalny również starzeją się, przynajmniej większość z nich, więc ona przestaje być tak wydajna, ta hodowla. Ile można uzyskać? Z centymetra kwadratowego skóry myślę, że spokojnie po drugim pasażu kilkadziesiąt milionów komórek można już uzyskać, prawda? Myślę, że do 20-30 milionów z takiego wycinka skóry można uzyskać. I oczywiście w przypadku tego ciężko oparzonego pacjenta, a Państwu mówiłam, tej skóry żeśmy więcej troszkę dostali, prawda? Bo tam ten zdrowy pasek skóry był większy i relatywnie oczywiście więcej w związku z tym tych komórek żeśmy uzyskali. Mhm. I hodowla do drugiego pasażu trwa około 2 tygodnie. W
Weronika, w jaki sposób utrzymuje się w dobrej kondycji rany potraktowany już produktem leczniczym, czyli trzciną komórek, skoro pełne zagojenie trwa do kilku miesięcy? To jedno pytanie. I drugie, czy taka skóra po przeszczepieniu jest wrażliwa na dotyk, temperaturę i ból? Że jest to związane z rodzajami komórek, które znajdują się w zawiesinie, ale czy mają Państwo nad tym jakąś kontrolę? Za odpowiedź, wykład był cudowny. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o opatrunki, to przede wszystkim bardzo ważne jest, aby po nałożeniu tej zawiesiny komórek nałożyć taki opatrunek, żeby komórki nie przylegały do niego, prawda? Bo tak jak z maścią czy z żelem można sobie wyobrazić, jest, nałożymy suchą gazę, to natychmiast to wsiąknie w gazę, prawda? Czyli stracimy przeszczep na ranie. W związku z tym pokrywamy taką zawiesinę komórek specjalnymi opatrunkami, które są natłuszczone. I w ten sposób gwarantujemy komórkom, że nie zostaną oderwane od powierzchni rany po naklejeniu ich tym klejem fibrynowym. I ważna druga rzecz jest taka, aby na ten opatrunek tłusty nałożyć opatrunek wilgotny. Komórki lubią wilgotne środowisko. Nie można doprowadzić do wysuszenia tego środowiska. Więc zwykle solą fizjologiczną jest dobrze opatrunek nasączony i po kilku dniach jest dodatkowo wprowadzana tam strzykawką ta sól, żeby to środowisko wilgotne zachować. No i tyle właściwie. Po 5 dniach ten tłusty opatrunek pierwszy raz odklejamy i patrzymy, czy tam te wyspy naskórka się robią, czy nie. I bardzo delikatnie odmaczamy go wręcz, żeby nie zerwać tego produktu. I to jest krytyczne przez pierwsze 2 tygodnie. Później jak on się już uwarstwi, to jest na tyle dobrze zintegrowany z tkankami, że już go nie uszkadzamy. Natomiast jeśli chodzi o percepcję, to tak jak mówię, tu są same keratynocyty, prawda? Więc my odbudowujemy tylko tą mechaniczną barierę, prawda? Jeżeli to nie jest rana głęboka, a o takich mówimy, bo sam naskórek przeszczepiamy tylko na niezbyt głębokie rany, więc tam gdzieś zakończenia nerwowe, nerwy czuciowe gdzieś tam jeszcze lokalnie są, więc ja myślę, że tutaj my naszym przeszczepem nie regenerujemy tych komórek, prawda? My raczej liczymy na to, że to endogenne komórki zregenerują te zakończenia i my na to jak gdyby naszym produktem nie wpływamy. Natomiast przepraszam, dodam, że pacjenci, którym przeszczepiamy komórki, oni nie narzekają na brak, że tak powiem, czucia w tych miejscach, gdzie przeszczepy są robione, prawda? Również zabarwienie skóry wraca, dlatego że pośród tych komórek często melanocyty też się zachowują, a jeśli nie, to jak Państwo wiecie, melanocyty są komórkami migrującymi, więc z brzegów skóry nieuszkodzonej migrowują w ten obszar niezasiedlony. I kolejne pytania. Czy stosujecie u siebie bioreaktory i konstruowanie rusztowań mikrotkanek z wykorzystaniem drukarek 3D? Jeśli tak, to wygląda. Niestety drukarek jeszcze nie stosujemy, natomiast te rusztowania, o których tutaj jest w pytaniu też pojawia się to zagadnienie. Tak jak pokazałam na tym może ostatnim slajdzie i to też szybko się wszystko działo, więc może Państwo nie wyłapali. Ja nie konstruuję rusztowań. Ja korzystam z wyrobów medycznych już takich dostępnych, które są dopuszczone do zastosowań klinicznych, czyli Integra, ta gąbka kolagenowa, o której mówiłam, prawda? To jest rusztowanie jak gdyby gotowe i my w naszych eksperymentach leczniczych wykorzystujemy to rusztowanie, zasiedlamy to rusztowanie komórkami, czyli na bazie już dostępnego rusztowania konstruujemy trójwymiarową tkankę. Natomiast, przepraszam, mamy oczywiście mnóstwo zapytań i że tak powiem, ofert współpracy. Robimy również badania zlecone
na rzecz technicznych uczelni Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie nad materiałami do zastosowań inżynierii tkankowej pracują naukowcy i my różne badania, raczej w charakterze podstawowych badań na razie robimy, właśnie badając oddziaływania komórek, różnych typów komórek z takimi prototypami matrycy. I pani Dorota Laskowska, skoro z triady można zastosować tylko jeden element, to czy implant kostny, który ma zintegrować się z otaczającymi tkankami, osteointegracja, ale nie jest implantem biodegradowalnym, zostaje na stałe? Można traktować go jako scaffold, czy mianem scaffoldu określany jest tylko implant, który czasem ulega biodegradacji? Można go stosować, nie musi ulegać biodegradacji. Jeżeli jest zasiedlany przez żywe komórki, czyli tak naprawdę odbudowywana jest żywa tkanka na jego matrycy, to jak najbardziej, znaczy pytanie, czy musi ulec biodegradacji. Zwykle jest tak, że jak się stosuje różne matryce do odtworzenia tkanki, to jak gdyby... Dobrze by było, żeby one z czasem były zastąpione przez własne składniki macierzy, prawda? I jakby się to działo tak symultanicznie, że biodegradacji ulega ten wprowadzony, a jest zastępowany własnymi białkami, to by było idealnie, prawda? Natomiast wcale nie jest wykluczone, że te implanty osteo, o który pani pyta, znaczy nie ma powodu, żeby one musiały być biodegradowane, prawda? Nie ma powodu. Jeżeli są biokompatybilne z natury, czyli nie wywołują odpowiedzi, prawda? I są odrzucane. Nie są odrzucane, to mogą sobie być, dlaczego nie, prawda? I to jest też produkt inżynierii tkankowej. I w jakiej technologii ta sama osoba jest wytwarzany scaffold, o którym pani wspomniała, Integra? W jakiej technologii? To jest no niestety tajemnica, bo to jest materiał, który wytwarzany jest po prostu opatentowany. Więc patentem, tak. Natomiast on jest wykonywany z bydlęcego kolagenu pierwszego i z siarczanu chondroityny izolowanego z chrząstki rekina. To są te surowce, z których na technologią albo to jest odlew z wypłukiwaniem, ja nie wiem, po prostu nie wiem, bo to jest opatentowane, jaką technologią to się robi. I trudno mi powiedzieć. No, chemiczna obróbka tej mieszaniny, która doprowadza do utworzenia takiej struktury gąbczastej o ściśle zdefiniowanej grubości włókien, wielkości, rozmiary tych porów w tej gąbczastej strukturze, to wszystko jest chemicznie jakoś zdefiniowane. I na pewno kosztuje bardzo dużo, ponieważ patent. Tak. Fragment taki arkusz A4 Integry kosztuje kilkanaście tysięcy złotych. I ostatnie z tej puli pytań. Pytanie pana Filipa Tomczyka. Jak długo mogą być zamrożone komórki i czy to zależy od ich typu? W zależności od tego, jak się je zamraża, to na pewno i wiele lat można przechowywać komórki naskórka, komórki krwi pępowinowej, komórki tkanki tłuszczowej. My w naszym banku mamy wiele typów komórek wykorzystywanych do badań naukowych, ale mamy wiele typów ludzkich komórek, które od lat przechowujemy w parach ciekłego azotu, czyli w temperaturze poniżej minus 150 stopni i no, odbankowują nam się, czyli odmrażają nam się bardzo dobrze, z dużą żywotnością, więc z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że 10 lat komórki, które 15 lat temu bankowałam, wciąż się rozbankowują, więc tyle mogę powiedzieć. Natomiast oczywiście trzeba sprawdzać jakość komórek. Jeżeli zakładamy bank, na przykład bank krwi pępowinowej, prawda, to każdy taki produkt powinien mieć małe próbki, które od czasu do czasu, oczywiście w określonych odstępach czasu są rozmrażane i monitorowana jest jakość produktu. Jeżeli na przykład spada żywotność komórek, no to znaczy, że coś się dzieje, prawda? Więc należy taką metodę przechowywania tkanek, komórek, które się stosuje klinicznie, zwalidować, czyli sprawdzić rzeczywiście, w jakim
jakich warunkach, przy zastosowaniu jakich substancji protekcyjnych można te komórki przechowywać, aby jakość tych komórek była jak najlepsza, aby komórki po prostu były bezpieczne. W oparach ciekłego azotu naprawdę długo komórki przeżywają w bardzo dobrej kondycji. Pani Dorota Laskowska, dziękuję za odpowiedzi. To te poprzednie, a teraz wchodzimy na czat, gdzie jest kolejnych 5 pytań, profesor. Czy separujecie Państwo fibroblasty od keratynocytów w trakcie hodowli, czy komórki są hodowane w uniwersalnej pożyczce dla wszystkich typów komórek? Separujemy. Na etapie izolacji komórek z tkanki pobieramy skórę pełnej grubości od pacjenta, gdzie jest naskórek i skóra właściwa. I w pierwszym etapie trawienia stosujemy enzym, który nazywa się dispaza. Dispaza odkleja naskórek od skóry właściwej, czyli rozdzielamy te dwie tkanki i potem poddajemy trawieniu enzymatycznemu już oddzielnie. Zatem fibroblasty i keratynocyty nam się nie pomieszają. To na pewno. I to, a druga część pytania była... Komórki są hodowane w uniwersalnej pożyczce dla wszystkich. Mamy specjalne media zdefiniowane do fibroblastów i do keratynocytów. Ponadto one też tak działają, że one eliminują zanieczyszczenia. Na przykład w tym medium zdefiniowanym do hodowli keratynocytów wszystkie inne typy komórek po pierwszym pasażu już padają, więc one też działają selekcyjnie, te media. To był Michał Wójcik, a teraz Ola Olkowska. Jak wygląda dbanie o rany polane roztworem? Wydaje mi się, że już na to pani profesor odpowiedziała, ale czytam dla porządku. I od Marii Groblewskiej. Ile trwa regeneracja w szpitalu pacjenta po przeszczepie? To zależy od rany, prawda? Mówiłam, pokazywałam tego ciężko oparzonego chłopaka. Rany się goiły tak naprawdę około 4 tygodnie, ale później on cały proces rehabilitacji. To, że się rana zagoi, czyli zamknie się ubytek, to jest jedno, ale potem trzeba tą ranę odpowiednio natłuszczać, po prostu robić rehabilitację skóry, mówiąc krótko. Więc to zależy tak naprawdę od typu rany. Małe rany, tak naprawdę pokazywałam taki przykład ran troficznych, przewlekłych, tych małych ran na kończynach dolnych. Mówiłam o ranach pożylakowych na samym początku. To są rany, gdzie można je tymi komórkami zabezpieczać ambulatoryjnie, czyli przeszczepiać komórki, nakładać opatrunek i wysyłać pacjenta do domu. No, to nie wymaga hospitalizacji, prawda? To wszystko zależy od typu i rozległości ran. Dziękuję bardzo. W tej chwili to już wszystkie pytania. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jak widać, dyskusja i zainteresowanie wykładem było ogromne. Bardzo się cieszę. Naprawdę. Bardzo dziękuję Grażynie Mosieniak, która... Przepraszam, że tak późno. Akcję, także serdeczności Grażyna. Tak, miałam problem z wejściem, ale udało się i... Bardzo się cieszę. I wszystkich Państwa zapraszam na kolejne wykłady. Kolejny będzie 24, tak? Tak, 24. Tak. I będziemy mówić o odporności. Natomiast jeszcze raz wielkie podziękowania pani profesor Justynie Drukal za to, że nam poświęciła i za naprawdę fascynujący wykład. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Państwa zainteresowałam, zainspirowałam i zachęcam, dlatego że jest naprawdę, jak Państwo widzicie, bardzo dużo do zrobienia. To jest dopiero tak naprawdę początek przygody z inżynierią tkankową. Wszystko w Waszych rękach. Pozdrawiam serdecznie Warszawę i wszystkich słuchaczy. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy, a my pozdrawiamy Kraków.